Szczęść Boże, witam serdecznie. Ksiądz Marcin Chrzęszczyk, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w Warszawie. Znajdujemy się właśnie przy budynku naszego ośrodka, w miejscu, w którym już od ponad 100 lat ma miejsce działalność wychowawcza, która jest ukierunkowana na młodego człowieka, bardzo potrzebującego pomocy, tego, który bardzo często znalazł się na marginesie społeczeństwa, który bardzo często jest odrzucany. Od 30 lat księża orioniści prowadzą w tym miejscu Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, czyli ośrodek, do którego kierowani są wychowankowie na podstawie postanowienia sądu za różnego rodzaju przejawy demoralizacji. W naszym ośrodku znajduje się szkoła podstawowa 6, 7 i 8 klasa, do której uczęszczają nasi wychowankowie oraz warsztaty, w których przygotowują się do pracy w zawodzie stolarza i kucharza. Nasz ośrodek to przede wszystkim dla naszych chłopców drugi dom. Tak przynajmniej staramy się, aby to miejsce było dla nich drugim domem, aby mogli w nim znaleźć miłość, ciepło, zrozumienie, ale również wyciągniętą dłoń do tego, aby pomóc im zmienić ich życie i aby to życie mogło zostać ukierunkowane na lepszą przyszłość. Dlatego oprócz zajęć szkolnych przygotowujemy dla nich wiele rodzajów zajęć pozalekcyjnych. Są również różnego rodzaju terapie, warsztaty, tak aby właśnie młody człowiek w spotkaniu z Bogiem, w spotkaniu z drugim człowiekiem mógł znaleźć Boży plan na całe swoje przyszłe życie. Niestety 20 maja tego roku w naszym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym wybuchł pożar. Doszczętnie spłonęły dwa pomieszczenia, a korytarz, na którym znajdują się pokoje naszych chłopców, został zadymiony bardzo gęstym, czarnym dymem. Tak naprawdę wymaga gruntownego remontu, odnowienia i wymiany wyposażenia. Już teraz bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim, którzy włączyli się w akcję Pomagam z Radością, pomocy właśnie naszemu Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu, ale pragnę prosić również wszystkich Was, tych, którzy mogą wesprzeć nas również finansowo, materialnie, do tego, abyśmy mogli jak najszybciej wrócić do normalności funkcjonowania naszego ośrodka. Za każde dobro, za każde dobre słowo skierowane do nas i każde wsparcie serdeczne Bóg zapłaci.